Cześć, siemanko, z tej strony Noli. Pamiętacie jeszcze o gazetce? Zbliża się koniec roku, więc zachęcam do kupienia jeszcze w tym roku, żebyście w 2018 roku mieli gazetkę, bo na razie to jest trzecia gazetka, więc jeżeli macie wszystkie, wstawiajcie na grupę. I ja dałem tutaj porady o AIM-ie. Na 26 stronie znajduje się moje porady i tam jest o trzymaniu myszki i o strzelaniu w różne cele. I dzisiaj się właśnie tym zajmiemy. Przygotowano tutaj dla mnie mapę i ja spróbuję przejść ją w jak najszybszym czasie, więc pokaże się na dole timer. No i jeżeli wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, wpiszcie w sklepie kod Noliwczak, a w Empiku wpiszcie Fort Royal i kupcie. Dobra, to tyle, lecimy do odcinka. Okej, ludziska, nie jestem na swoich ustawieniach, bo jestem na ustawieniu Full HD, żeby wam się lepiej oglądało, więc zaczynamy. Czas start. Musimy poczekać tak czy siak, bo to jest pierwszy taki jakby myk, że musimy poczekać na amunicję i wtedy dopiero tak możemy zacząć się ruszać. Dobra, więc musimy zbijać znaki. To jest ważne, więc dobra, to jest wszystko zbite i musimy używać broni, które są odpowiednie do danej sytuacji, więc na przykład tego znaku nie mogę zbić, muszę zbić tym. I tutaj mamy na przykład 3 znaczki. Okej, i możemy iść dalej. Znaki są też poukrywane w tych miejscach oto, więc ja będę strzelał w to, żeby zaoszczędzić czasu, bo to jest takie trochę oszustwo, ale no, znaczy oszustwo. Dobra, tutaj trzeba z karem potrafiać trochę. O, to jest daleko strasznie. Tamten się chyba zniszczył. Nie do końca. O, okej, one się dwa zniszczyły. Musimy poczekać, że znikną, żeby nie było, że jest oszukane. Okej, dobra, lecimy dalej. Amunicja zrespiona. Tutaj są też oczywiście znaczki do rozwalenia, więc pyk. Pyk. Nie strzelam w to, bo się to dłużej o wiele rozwala, więc kolejną bronią jest sztucer i tam są nasze cele do zniszczenia, strzałki nam pokazują je. Okej. Okej. I takie ciekawe rzeczy w ogóle możecie znaleźć w tej gazetce i dzięki nim ja na przykład się nauczyłem o wiele lepiej grać, że tak powiem, bo moje kadra teraz jest o wiele, wiele większe, bardzo dużo zresztą gram ostatnio w Fortnite, nie możemy tą bronią, musimy to shotgunem zrobić. Okej. Więc jeden, dwa, 3. O, i nie trafiłem. I to był pierwszy miss. I trzeba nauczyć się je wyeliminowywać. O nie, muszę shotguna wziąć, bo zapomniałem o tym. O nie. Dobra, o wiele lepiej. Tu musimy, że tak powiem, zniszczyć to. O, teraz się o wiele lepiej to shotgunem niszczy. To nie jest jakiś perfekcyjny czas z mojej strony, jeżeli chodzi o niszczenie. A tutaj co? Musimy chyba na coś poczekać, z tego co tutaj rozumiem. Chyba, że nic się nie zrespi? Nie, pistolet, dobrze. Tu się na odwrót po prostu respi. Pyk, pyk i pyk. Dobra, i możemy lecieć na ostatnią prostą. O nie, mój Facebook, to mój Facebook jak coś. Montażysta to wytnie, nie będziecie tego słyszeć, po prostu wyciszy dźwięk. Zapomniałem wyłączyć. Dobra, i ostatnia prosta, czyli AWP. Musimy potrafiać wszystkie cele, także stanę sobie na barierce, żeby mi się szybciej odświeżały. Kolejny. O, tamten zaczniemy sobie z dalej. No przeładuj się, co to było za cięcie mi czas liczy, ludziska. Okej. Będziecie mogli zrobić sobie podobną mapę i spróbować się pobić mój czas. A nawet lepiej. Zaraz wam powiem o co chodzi, tylko ostatni znak, muszę się skupić. Okej, i to koniec. Czas stop już był. Dobra, więc ludziska, to jest mapa przygotowana tutaj pod te wyzwanie. I pamiętajcie, jeżeli kupiliście gazetkę, wysyłajcie screeny na grupie, że macie tą gazetkę, to ja wybiorę 10 osób i zrobimy taki turniej. Kto będzie miał najlepszy czas na tej trasie całej, wygra Paysafe Carda za 200 zł. A przypominam wam, że wy możecie jeszcze wygrać gazetki, bo mam ich bardzo dużo, więc zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. Dzisiaj taki krótki film, ponieważ chciałem wam pokazać to, o czym napisałem w gazetce. Jest tam znacznie więcej, jest tam o trzymaniu myszki i innych rzeczach. Ale myślę, że to będzie najbardziej tematyczny odcinek. I co? Szczęśliwego nowego roku! Do zobaczenia! Cześć!